przyjechaliście? Katowice! Katowice. Jezu, to kawał drogi przejechaliście. Kato, tak, kawał drogi, ale opłacalnie, opłacalnie. A od kiedy jesteście tutaj na wózku? Od wtorku. A ja od poniedziałku. Powiedzcie mi, tak tutaj chodzę i pytam się głównie o to, jak wy znosicie ten upał, ten żar, który leje się z nieba. To jest po prostu Woodstock, to jest Woodstock, tego się nie da opisać. Ale macie jakieś sposoby właśnie od... Tak, ja mam, ja sobie moczę na przykład koszulkę. Tego jeszcze nie było, powiedzcie. No. To jest ciekawe, a wy jak sobie? Jakieś wymyśliłyście sobie? Wszyscy jakieś piwamy, po prostu chodzimy, koszulki. Jasne. Żadnego alkoholu. Żadnego alkoholu. Alkoholu. To? Nie. To jest ból właśnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tegoroczną obsadę artystów, ktoś konkretny was interesuje, czy to jest nieważne? Liczy się tylko klip. Antrak, Kamelere, wszystko to możliwe. Czyli dzisiaj widzimy się pod sceną. Jasne, spoko! Będziemy was szukać w takim razie. Panowie, chodzimy po tym Woodstocku, chodzimy. Ja już drugi raz was mijam z tą flagą. Powiedzcie nam szybko, skąd jesteście i co to za flaga? Z Kujawsko-Pomorskiego, jesteśmy województwo Koronowo dokładnie. Kawał drogi, pociągiem przejechaliśmy. Powiedzcie mi, jak wygląda podróż pociągiem na Woodstock? No zajebista, jednym słowem zajebista, no po prostu. Ale gdybyśmy mieli wejść w szczegóły, nie wiem, dużo ludzi z waszego województwa? Ludzi. Mieliśmy taki moment, że na przykład zabrakło miejsca w pociągu i musieliśmy godzinę czekać na następny pociąg, ale... Teraz wydaje za 100 punktów, co się dzieje w PKP, gdy brakuje miejsc w pociągu? Wszystko się dzieje, wszystko. Ludzie czasem wychodzą na tory i nawet żądają po prostu pociągu albo wagonu i nie puszczają tego. Po prostu pociągu i policja przyjeżdża, są takie sytuacje. No dojechaliście szczęśliwie, zostaje. My akurat nie mieliśmy żadnych takich problemów, ale... Zostajecie z nami do kiedy? Do niedzieli. Do niedzieli. Przybijał takie piąty. Gdzie to była? Niestety nie ja. Gdzie? Czy kto? W Lidlu. Kto i gdzie? Kto? My razem, a to jest, moment, rokowa wioska Lidla. O tak, jest to. To jest to. Super, naprawdę. Czym jest rokowa wioska Lidla, bo jeszcze nie mieliśmy okazji tam. Jak nie? Super sprawa, wlałujcie. To teraz w trzech zdaniach opowiedzcie naszym widzom, co tam jest. To jest po prostu, z trampoliny są, wszystko za darmo. Piłkarzyki można sobie pograć. Leżaki. Można się położyć, jest taka plaża z piasku wysypana. Bitwa. Festiwal kolorów. Coś się rzuca takimi proszkami, ona ma całe fioletowe. W ogóle są farbki do malowania, można się potem tagować. Co jeszcze jest? Aha, i jeszcze była bitwa na balony. Jeszcze raz, jak to się nazywa jeszcze raz? Rokowa wioska Lidla. Za Lidlem. Rokowa wioska Lidla, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek będziecie na Woodstocku, to polecamy rokową wioskę Lidla. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Piąteczka.